Dzień dobry, ja jestem Black Goblin i symbiont mania powróciła tak okazyjnie, ponieważ nowy symbiont się pojawił. No i wypadałoby jednak opisać, czym on właściwie jest. Z góry mówię, że nie będę to opisywał jego całej historii, tak jak podobnie to było w poprzednich odcinkach, tylko opiszę to mniej więcej jej początek, chociaż na razie pojawił się w jednej historii tylko. I tam opiszę moce i no wiecie, taka standardowa formuła. Symbiont Mania powróci oczywiście, jeśli wynajdę jakiegoś ciekawego symbionta. Oczywiście ten symbiont jest w świecie głównym, w świecie 616, jest on synem Venoma i nie ma na razie żadnego imienia. Na Marvel Wiki jest nazywany Sleeper, więc na razie będziemy tak go nazywać tą nazwą roboczą. Być może później jakieś imię mu się nada. A więc dzisiaj pana Sleepera sobie omówimy. I najpierw zapraszam na intro i przejdziemy zaraz do właśnie omówienia tej postaci. A więc pan Sleeper pojawił się pierwszy raz w komiksach, w dość nowej właściwie historii Venom First Host, czyli na polskie Venom Pierwszy Nositiel, ale tu nie będziemy się teraz skupiać na tym, kto był pierwszym nosicielem, mniej więcej to omówiłem w odcinku Dlaczego symbiont Venoma był zły, ale tam pojawiło się trochę błędów, bo teraz zostało trochę to, że tak powiem, zmienione w tym właśnie komiksie, ale dobra, nieważne. Przejdźmy do Sleepera. Więc tak, Sleeper jest synem Venoma, jak już wcześniej wspomniałem, chyba że nie wspomniałem, ale to jest synem Venoma. I był on wychowywany, tak, normalnie wychowywany w laboratorium Alchemaxu tuż po urodzeniu przez symbiont Venoma razem z Eddiem Brockiem, jakiegoś tam naukowca, nie? I właśnie dlatego, że był ów symbiont Sleeper wychowywany dość, no dość, jak na symbionta, to myślę, że w takich ziemskich, normalnych warunkach, a nie taka patologia jak na przykład Carnage miał, że od razu po urodzeniu połączył się z seryjnym mordercą, albo że Toxin, no wiecie, ojciec chciał go zabić niedawno po urodzeniu, a tutaj właśnie Sleeper po urodzeniu miał zapewnione warunki do życia, edukację, wyżywienie, no dobra, nie przesadzajmy. Po prostu miał warunki, że mógł sobie przeżyć, co nie? Bez hosta, bo na razie nie miał hosta. Potem, po pewnych wydarzeniach, gdzie symbiont Venoma został zabrany przez swojego pierwszego nosiciela, o którym nie będę wspominał, bo to nie jest temat tego odcinka, Sleeper połączył się z Eddiem Brockiem, który był wtedy nosicielem Venoma. No i więc tak, Venom został zabrany od Ediego przez pierwszego nosiciela, który był ze swoją drogą z rasy Kree. No i połączył się z nim i poleciał w kosmos ratować swojego tatusia, czy tam mamusię, no rodzica, o, rodzica, nie? I dalej, co tutaj dalej? A mianowicie dalej jest to, że po pewnej walce właśnie z pierwszym hostem Venoma udaje się odzyskać symbiont Venoma i razem w trójkę szczęśliwie, no właściwie to w czwórkę, bo tam jeszcze pewna skrólka z nimi leciała, ale nieważne, wracają oni sobie na Ziemię, uciekając tym samym przed wybuchem jakiegoś tam statku, nie? Tam stacji kosmicznej należącej do rasy Skróli, tak. Bo pierwszy tam właśnie host Venoma coś tam chciał na rozrabiać z pewnym wirusem, który mógł wybić całą cywilizację na dowolnej planecie, ale nieważne. Więc po powrocie, oczywiście Sleeper jest z powrotem rozłączony z Eddiem. Eddie wraca do Venoma. I właśnie na tym mogłaby się skończyć historia, ale się nie skończyła, bo to by było właściwie głupie. Nie mogłaby się skończyć, bo to właśnie byłoby głupie. Ale nieważne, więc wracałem na Ziemię. Oczywiście tutaj Sleeper jest ponownie w swoim pojemniku przetrzymywany. A tutaj się okazuje, że pierwszy host Venoma z rasy Kree właśnie przeżył sobie wybuch tego statku i przyleciał na Ziemię, aby wybić całą rasę ludzką za zemstę, bo Eddie tam no, praktycznie przez niego zginął.
No i Eddie dzięki swojemu symbiontowi byłby odporny na tego wirusa i mógłby patrzeć, jak cała rasa ludzka umiera. Wszyscy, których kocha, których szanuje, na których mu zależy, by umarli, ale oczywiście do czegoś takiego nie doszło, bo ów Slipper się wtrącił. I dalej było tak, że tam pewne wydarzenia były. Eddie w samych gaciach razem z tym pierwszym hostem wylecieli sobie przez okno. Tam po pewnej bójce wtrącił się Slipper i właśnie próbował, połączył się z tym pierwszym hostem, ale to nie było tak, bo pierwszy host ogólnie miał coś takiego wbudowane tam na początku swojej właśnie kariery z symbiontem, tam dawno, dawno temu, i nieprawda, właśnie to prawda, ale dawno temu, że miał wbudowane jakieś tam implanty, które pozwalały kontrolować mu symbiont Venoma, zmieniając go właściwie w bezmózgie narzędzie. To jest coś takiego jak antywenom, tylko tutaj to nie pykło za bardzo, nie? Bo te implanty były dostosowane pod symbiont Venoma, a nie pod Slippera, dlatego Slipper, robiąc mu lobotomię, wyjmuje mu te implanty i robi z niego swojego niewolnika, czyli tak jakby zemścił się ze swojego ojca, który przez jakiś czas był niewolnikiem kiedyś tam właśnie tego pierwszego hosta i teraz niewolnik jest, pierwszy host jest niewolnikiem Slippera, tak? I symbiont ma zapewniono sobie samego hosta i no i tutaj znika sobie po krótkiej rozmowie ze swoim tatusiem, Edim, nie wiem jak określać tutaj ich w związku, bo obydwojego wychowywali, nieważne, ze swoim rodzicem, żegnając się z Edim. I to by było na tyle, na razie tutaj historia Slippera się kończy. A co do jego mocy, to oczywiście jest być może silniejszy od Venoma, tutaj nie było to pokazane. No ale wiemy, jak to jest z symbiontami, że każdy następny, oprócz pięciu wyjątków, jest silniejszy od swojego rodzica. No i tutaj jeszcze moce ma takie, że potrafi dostrzegać niewidzialne obiekty, jak na przykład podczas lotu w kosmos na tą stację, gdzie miał ocalić swojego tatę, rodzica symbionta Venoma, dostrzegł zakamuflowany statek. Sam, tak sam z siebie, będąc połączonym z Eddie Brockiem. I jeszcze ma moce podobne właściwie do Dakena, że umie kontrolować feromony, może sprawić, żeby przeciwnik, ofiara tej mocy, na którym użyje, nie? Może być na przykład szczęśliwa, zakłopotana, może ją uśpić, chociaż pewnie z tym co imię, bo zrobił coś takiego. I z mocy to by było na tyle właściwie. Wygląd dosyć taki standardowy, mi się trochę te łapy kojarzą z Toksinem, tylko w innym kolorze. Ogólnie nawet fajny, fajnie mi się podoba taki wygląd, tylko brakuje mi paszczy jak u reszty symbiontów. To ma takie jakby cztery oczy, czy co to tam jest, nie jestem pewny, nie jestem w stanie stwierdzić. Ale to by było już na tyle z jego historii. Jego historia prawdopodobnie będzie kontynuowana, zważywszy na to, że Venom nie żyje, ale to dzieje się później, o wiele później, bo ta historia, którą właśnie wam tu przedstawiłem, czyli The First Host, czyli przynajmniej jej część, dzieje się przed przybyciem Nula na Ziemię, nie? Czyli jeszcze przed tym, zanim dowiadujemy się, czym był Bóg Symbiontów. Czyli technicznie teraz ja z tym zastępcą Nula, ale nieważne. No i w tych najnowszych komiksach Venom sobie nie żyje, ale najprawdopodobniej spokojnie. Coś mi się wydaje, że jednak przeżyje, bo to jednak Venom uśmiercano. Uśmiercano go już masę razy i za każdym razem udało mu się przeżyć. Zresztą jak Wolverine ostatnio, jak masa innych postaci w komiksach. Więc spokojnie, Venom być może wróci, najprawdopodobniej, a historia Slippera będzie kontynuowana gdzieś tam w przyszłości. Ja nie będę jej omawiał, chyba że będziecie chcieli. To by było z mojej strony tyle. Napiszcie, co wy sądzicie o tym młodzieniaszku i dajcie znać, jak będzie miał już swoje właściwe imię, bo jak już mówiłem, Slipper to nazwa robocza jest. Na Marvel Wiki tak jest napisane. Więc tak będzie też naprawdę w tytule, tylko że w cudzysłowiu, więc nieważne. Napiszcie w komentarzu, co byście jeszcze chcieli na kanale. I to by było na tyle. Z mojej strony to na razie wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia w jakimś innym filmie, który pojawi się za miliard lat.
jak to zwykle u mnie bywa, ona prawdopodobnie pojawi się, jak jest ten jakiś ciekawy temat. No to na razie, cześć.